Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, jak i na kanale portalu How to Play. Ja się nazywam Kamil Borowy, a tu macie od filmy RAVCOR Bungie do myszki. Wygląda to, powiem szczerze, jakbym patrzył na jakiegoś zmechanizowanego skorpiona. Świetnie to w sumie wygląda, nawet na samym początku, bez nawet otwierania. Zrobię unboxing, zobaczymy od razu, jak to się sprawdza w praktyce, żeby po prostu nie robić za dużo materiałów. Na początek rzucimy sobie okiem, co tu takiego jest. Tu widzicie, jest to hub USB z mouse Bungie. Czyli mamy tutaj również raz, dwa, trzy, cztery aż porty USB typu 3.0. Cztery aż porty. Bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście jest adapter do zasilania, plug and play, jeżeli chodzi o połączenie do komputera. I tutaj mamy instrukcję instalacji, podłącz urządzenie do wolnego portu USB w komputerze, system powinien automatycznie wykryć i zainstalować urządzenie. Świetna sprawa, krótko, zwięźle i na temat, bez żadnego tam głupiego i zbędnego tak naprawdę gadania i opisywania. Świetna, świetna rzecz, fajnie to wygląda. Jak najbardziej kolejny raz firma RAVCOR mnie zaskakuje pozytywnie samym tym, o nawet i opakowaniem, więc po prostu zaglądamy sobie do środeczka. Zrobię to tak, żeby kurczę później to spakować dobrze. No tak. Jak to tutaj wszystko jest? Aha, w taki sposób, dobra. Ok, mamy tak. Tu za chwilę. No i kolejny raz. Jak to było w myszce, taki jest również tutaj. Bryloczek z otwieraczem do butelek. Chromowy firmy RAVCOR z fajnym grawerem. Świetna sprawa. Jak wiadomo, lubię takie bardzo rzeczy. Tu mamy również podziękowanie za zakup i rozszerzoną gwarancję door-to-door na 12 miesięcy. Fajna sprawa. Tu mamy zasilacz prosty, bez żadnych tam zbędnych gadżetów. No i oczywiście sam kabel USB, który wygląda następująco: złote pozłocane końcóweczki z logiem firmy RAVCOR, czarno-czerwony twardy oplot, jak i również z takim gadżetem do spersonalizowania okablowania. Ekstra. No i teraz spróbuję ładnie to wyciągnąć, główną zabaweczkę. Mam nadzieję, że to mi się w miarę dobrze uda. W miarę dobrze się to udało. I to na razie sobie odstawię i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, no rewelacja. Ja nie mam pytań. Naprawdę jest to rewelacyjne. Faktycznie wygląda jak Skorpion. Taki zmechanizowany Transformer Skorpion. Tylko brakuje tutaj szczypiec. No szczypiec to można byłoby uznać za to. Tutaj fajna guma, jak widzicie, fajnie to wszystko lata, co tak naprawdę umożliwi pełną kontrolę kabla. Fajne logo RAVCOR, zapewne tutaj te elementy, jak i również logo, będą podświetlone, zapewne, i obstawiam, że w kolorze czerwonym. Cztery porty USB. Świetna sprawa w sumie. Nie mam na razie żadnego pojęcia o jakimkolwiek zastosowaniu do nich, ale wiadomo, że jest i to jest właśnie fajne, że jest. No, przyznam szczerze, że wygląda to fantastycznie. Jest to zbudowane fajne, tutaj nawet na podkładce to w ogóle nie jeździ. Mówię, tam tutaj brudna podkładka, ale to mniejsza z tym. Tutaj mamy trzy takie fajne
antyślizgacze. No, wygląda to naprawdę genialnie. Nie jest to duże, nie jest to jakiekolwiek wielkie. Po prostu jest to znakomicie zrobione. Świetna, świetna sprawa. Dobra, ja to podłączam i zobaczymy, jak to będzie miało się w praktyce. Jak widzicie, cały komplecik jest już podłączony. Wygląda to, powiem szczerze, fenomenalnie, znakomicie wręcz. Podświetlone logo, tak jak mówiłem, tutaj te elementy również. Tu mamy podłączony kabel do zasilania, tutaj kabel USB. I teraz rzecz najważniejsza chyba. Jak kabel w oplocie mojej myszki siedzi w tym oto uchwycie. Znakomicie. Jest to jedyne słowo, które tak naprawdę idealnie opisuje właśnie ten gumowy, fajny element. Nie ma tutaj nic, co mógłbym się do czegoś przyczepić. Po prostu kabel siedzi wyśmienicie. Nic nie wychodzi poza obszar właśnie tego jakby połączenia. On jest gumowy, dzięki czemu tak naprawdę kabel będzie w pełni fajnie się poruszać. I teraz zobaczcie. Biorę myszkę. W momencie każdego ruchu myszki ten gumowy uchwyt fajnie się on porusza. To jest na pewno bardzo fajna rzecz, dzięki czemu tak naprawdę użytkownik nie będzie musiał, kurczę, wyciągać tego kabla za biurko, żeby po prostu móc tą mychą poruszać. Tu mamy wszystko pięknie dostosowane i naprawdę nie dziwię się, że w e-sporcie właśnie takie urządzenia, takie bungee właśnie do myszek, czy to tak naprawdę w e-sporcie, czy to już u znanych, popularnych streamerów, ogólnie graczy, takie rzeczy są na biurkach praktycznie cały czas. Widziałem już tak naprawdę u wielu innych youtuberów, testerów również. Byłem sceptyczny, w tej chwili tak naprawdę nie jestem. Powiem szczerze, że sam się w tej chwili zastanawiam, czy nie sprawić sobie właśnie takiego Rawkora, Kruxa, właśnie z takimi gniazdami USB, dzięki czemu myślę, że nawet i podładować sobie można telefon, podłączyć inne urządzenia. Ja nie mam po prostu pytań, tak? Jest to naprawdę znakomite rozwiązanie. Ja osobiście mogę naprawdę gorąco to polecić. Jeżeli Wam się podobał taki krótki test, taki krótki sprawdzian takiego fajnego bungee, to pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie mój tutaj kanał, kanał portalu How to Play. No i cóż, no, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, bywajcie. Heja!